A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Grim Dawn. No to małe porządki na starcie. Myślę, że z tego co patrzyłem, możemy śmiało sprzedać te zbroje, wszystkie spodnie, buty. Te nowe buty niebieskie, myślę, że możemy śmiało zostawić. Wyglądają całkiem interesująco. Poza tym te stare buty, które trzymałem, sprzedamy, te nowsze też. Rękawiczki, te nowe bym zostawił, też może coś z nimi zrobimy w przyszłości. Na razie jesteśmy uzależnieni od odporności na chaos w rękawiczkach. Te myślę, że możemy sprzedać, te w takim razie zostawimy. Pierścionek, no pierścionek, może coś z nim się uda zrobić, na razie niech będzie. Tutaj mamy dosyć interesujący medal, taki balansujący. Wysoka odporność na kwasy trucizny. Pomyślałem, że możemy go zostawić zamiast tego znaku Good Forma. Tutaj też są obrażenia od kwasów i trucizn, ale ten wygląda na pewno lepiej. Medal. I poza tym mamy tutaj jeszcze amulety. Na wszelki wypadek zostawiłbym ten amulet Ungoliaksy. On dodaje m.in. do wszystkich umiejętności arkanisty plus 1. Ma odporność na chaos, może, całkiem niezły jest. Zdrowie, przebiegłość. Może coś się uda z nim ciekawego wymyślić. Poza tym te dwa amulety śmiało chyba możemy sprzedać. Czyli tak, sprzedajemy u tego naszego znajomego, u którego być może mamy jakieś zniżki, nie wiem. 288 tysięcy. Odpalamy aury, tylko żebym wszystkie odpalił, bo sporo ich już tutaj się nazbierało. 5 aur. Ostatnio porobiliśmy sobie te południowe tereny, dotarliśmy do fortu Satrapy, naprawiliśmy most, załatwiliśmy tam pewną istotę, na którą mieliśmy zlecenie, oddaliśmy tego questa, chyba jest wszystko w porządku. No i możemy w końcu wyjść sobie z gospodarstw. Znaczy tak, ta brama jest cały czas zamknięta, tutaj ta prowadząca na wschód, ale ta jest otwarta i to jest chyba jedyna w tej chwili taka słuszna droga, którą powinniśmy wyjść i się tutaj rozejrzymy. Tutaj widzę, pracują w polu. Dziękuję, że nas tu zabrałaś. Przyznaję, byłem zdecydowany umrzeć w tamtej dziurze, gdzie nas znalazłaś, ale tu w gospodarstwach widzę nowy sens. Te stare dłonie mogą się trząść podczas trzymania miecza, ale ciągle jestem w stanie całkiem sprawnie władać grabiami. No trzymaj się, trzymaj, dobrze ci idzie. Przeklęte szczypawice, zmarnuje się calutki rok żarcia. Czemu nie powybijał ich czarny legion? Nie mam pojęcia, Somer interesuje tylko ta jej wojna z eterialnymi. No i z tym przeklętym kultem. Nie jestem żołnierzem, więc będę trzymał gębę na kłódkę i pracował na polach, jakie mam. Rozumiem. A ty czemu nie pracujesz? To marna ziemia. Nie taka jak na włościach Elmsworthów. Tam był kawał dobrego terenu. Proszę nie narzekać, proszę chwytać za grabie i brać się do roboty, tak? No dobra, zobaczymy. Czyli tutaj mają takie pola uprawne. Aha, i to wszystko. Ale nie, tutaj był jeszcze skręt i właśnie tutaj się wybierzemy dzisiaj. No i sobie to zaczniemy obchodzić. Farma, Thornsbury, Berry, jak to się tam czyta? Jakieś jagody cierniowe? Czy jak to przetłumaczyć? Nie wiem. W każdym razie trzymajmy się tej strony. Oho! To są te szczypawice niby, o których mówili zbieracz roju, bo tu wiecie, to wygląda jak szczypawice. Mają z nimi problemy. Czarny Legion jest zajęty kultem w tej chwili, tym chtonickim, który atakuje tam bardziej od północy, no nie? I te szczypawice zostawili tutaj w spokoju i one tak, znaczy w spokoju, no, nie zajmują się nimi. O, co to były za dźwięki? No i te szczypawice tutaj przeszkadzają tym rolnikom wszystkim. Właściwie to uniemożliwiają im prowadzenie prac. Skupisko skorków roju, zainfekowane pola. Tutaj mamy zadanie. To spokojnie, to się tam dojdzie. Obchodzimy wszystko, tutaj kapustę mają. Ale zobaczcie, levele 45, 46, czyli wyszliśmy naszym poziomem poza maksimum poziomu w tej lokacji. O, tutaj się coś niszczy.
Tak jest. Postęp w zadaniu. Oczyścić skupiska jaj. No dobra, będziemy nad tym pracować. Tutaj, oczyścić skupiska jaj szczypawic wokół gospodarstw. No to będziemy niszczyć jaja. Tutaj też widzę. Dobra, no to się wkurzą pewnie. Ale te szczypawice to chyba nie jest jako frakcja, co? Insekty, nie wiem, to jakieś bestie są też? Wędrowcy ocaleni. O, przy okazji zobaczcie, jak to wygląda w tej chwili. Chyba, że to jakieś nadprzyrodzone potwory, ale raczej nie. No, takie szczypawice pewnie przez żaden portal tutaj nie przylazły, tak mi się wydaje. Tak wygląda sytuacja. Przyjazny, jeżeli chodzi o Czarny Legion, nieźle to wygląda. No, ta tutaj ta pierwsza granica jakby została przekroczona, ten pierwszy etap. Coraz ciężej jest zdobywać te tytuły frakcyjne. Aha, no i w ogóle mam przecież tutaj teraz przypisane inaczej te wszystkie umiejętności, ja zapomniałem, bo doszło oślepienie i tak dalej, tak odruchowo wciskam te przyciski myszy. No to nie, ja nie chcę tak. Dave mi tutaj gadał, żebym to ustawił, ale to... Ja muszę mieć atak bronią, żeby te pieńki zestrzeliwać i tak dalej. Tak ma być. Nie będę podchodził co chwilę. O, tutaj zwłoki, ale... Rozwalimy sobie tutaj coś. Może to jeszcze, wiecie, zapiski można znaleźć. Nigdy nic nie wiadomo. No tu jest takie... Tu by się chciało schować znajdźkę. Albo nawet wyjść gdzieś poza obszar, ale widzę, że nie bardzo. No, rozglądamy się uważnie. Trzymamy się cały czas tej strony. Zobaczymy, czy jest potrzebne jakieś zmniejszanie odporności, ale z tego, co widzę, to tak nie bardzo. Aha, aczkolwiek jak widzimy bohatera, to można zawsze sobie bombę oślepiającą zapodać i tak dalej. No i reputacja w gospodarstwach, wiadomo. Okrutne ostrze słabe, pancerne, podbipięty. Coś takiego było już chyba, nie? Gdzieś tam mieliśmy, coś mi to mówi. Przebicie, odporność na obrażenia fizyczne, a takie sobie bierzemy na sprzedaż. Tu się im pułk rozwalił, widzę. No dynie nie zostały zebrane, to wszystko zgnije. Chyba, że już zaczęło gnić. A, tu jeszcze więcej takich gwiazd. Aha, bo to są te zaznaczone po prostu. No i teraz mogę sobie strzelać, fajnie. No dobra, to są po prostu zaznaczone te jaja. Postęp w zadaniu. No dobrze idzie. No, mogę sobie nawet tak strzelać takimi zwykłymi pociskami. I nieźle to wychodzi. 7 na 10. Okej. Dobra, wbijmy się tutaj od razu. Bo to są takie sekcje osobne. Te pola mają takie granice swoje. Możemy to wykorzystywać od razu, żeby tak warstwowo to przechodzić. Znaczy nie warstwowo, no tak... Tak obszarowo, nie wiem jak to zwać. Dzień dobry, 46 poziom. No za wiele expa tutaj nie będziemy dostawać, co? No nie to, no właśnie się myli teraz. Masowe oślepienia im robię i ta szczypawica taka chodziła sobie tutaj, nie wiedziała o co chodzi. Dobra, tam widzę są te. Dalej. Te całe te. Ale zostawmy to na razie. Pilnujmy tutaj tej krawędzi. No, czyli takie proste lokacje do porobienia. No i dobrze. A może dostaniemy, bo tam mi coś w komentarzach pisaliście, że niedługo sakiewkę powinienem dostać kolejną. Ja nie pamiętałem, kiedy się ją dostawało. Więc może gdzieś tutaj, jak załatwimy te problemy ze szczypawicami, to będzie nowa sakiewka, bym w końcu porządki porobił. W plecaku. Dobra, tutaj jakieś przejście dalej. Nie wiem, dobra, tu jest ta farma, chodźmy tutaj, załatwimy to wszystko już. Tak jest, 10 na 10. Mamy wrócić do Douglasa. To tam przy okazji. Przy okazji się wróci do Douglasa. Tu jest przejście gdzieś dalej. Wiecie co? Chodźmy tutaj sobie na przykład.
O, jest pieniek z bursztynem. Ktoś tutaj kasę schował w pieńku. Tu też się gdzieś dalej przechodzi. Aha! A tu jest dziennik. Zobaczmy. O, zadanie! A, bo tu zagubiony pamiętnik. Mamy wrócić do Daily w gospodarstwach. Fragment z pamiętnika. Zobaczmy, o co chodzi. Aha, i tutaj jako przedmiot questowy własność Daily Thornsberry i zapiski z pamiętnika. Oliver nie chce, żebym więcej pisała. Mówi, że to wypełnia moją głowę marzeniami, podczas gdy na farmie jest robota do zrobienia. Zaczęłam więc pisać nocami, kiedy śpi. Nie potrafię zatrzymać myśli, które wciąż pociągają za sznurki w moim sercu. Płaczący dąb autorstwa Daily Thornsberry. Aha, to jakaś taka, co to, jakąś ona powieść tutaj pisze, czy o co chodzi? Dobra, zobaczmy. Gałęzie pobliskiego drzewa wystukiwały równomierny rytm o okno sypialni. Kolejna burza tworzyła się na horyzoncie, ale Dejla nie mogła pozbyć się wrażenia, że to nie będzie po prostu zwykły deszcz. Siadła na swoim łóżku i spojrzała na męża Oliviera. Ciągle głęboko spał. Nawet huragan nie byłby w stanie wybudzić tego człowieka z jego snu. Dejla wstała, upewniając się, że nie odkryła spod pierzyny swojego męża. Podreptała na paluszkach do garderoby i wzięła ubranie. Znoszony skórzany komplet zbroi i jej wierny miecz, serce burzy. Ostrze połyskiwało elektrycznością, gdy wyjęła go z jego pochewki. Czar był ciągle silny, jak w dniu, kiedy go znalazła w grobowcu na północ od Darkvale. Dejla włożyła miecz z powrotem do futerału i przytroczyła do swego pasa. Rzuciła ostatni raz okiem na Oliviera i udała się do drzwi. Lepiej, żeby nie wiedział o jej małych nocnych czuwaniach. Zamartwiłby się na śmierć, a Dejla nie mogłaby znieść, widząc go zamartwiającego się o jej bezpieczeństwo. Wiatr rozwiał włosy Dejli wokół twarzy, gdy wyszła przez frontowe drzwi. Zaczynał już padać deszcz. Ziemia była przesiąknięta wilgocią, zamieniając ścieżkę w błoto. Dejla wybierała trasę ostrożnie, stawiając każdy krok na kamieniu, gdzie ziemia była trochę stabilna. W końcu dotarła na skraj samotnego dębu, miejsca, gdzie mogła zostać sam na sam z myślami, ale coś było nie tak tej nocy. Nagle ogarnęło ją głębokie uczucie grozy. Wiedziałem, że przyjdziesz mnie powitać, moja droga Dejlo, przemówił upiorny głos zza drzewa. Dejla chwyciła serce burzy, a jego iskrząca powierzchnia zamieniła spadające krople w mgiełkę. Ciemna figura pokazała się i spokojnie ruszyła w jej kierunku. Nie potrafiła zobaczyć twarzy tego człowieka, ale wiedziała dobrze, kim on był. No chodź, czy w ten sposób wita się swojego brata? Człowiek ponownie przemówił. Dejla nie powiedziała ani słowa, zamiast tego pozwoliła, by miecz przemówił w jej imieniu. Osobnik skontrował jej uderzenie własnym mieczem, palącym ostrze, które pozostawiało ogniste smugi w powietrzu z każdym cięciem. Widzę, że ćwiczyłaś, powiedział człowiek z uśmiechem na ustach. Grzmot rozbrzmiał w powietrzu, kiedy piorun strzelił w dół z niebios, natychmiastowo rozświetlając okolice. Błysk światła odsłonił chyba powinno być towarzysza Daily ponuro, mocno przegniłą twarz jej brata. Dravis wycedziła przez zęby Dejla i przystąpiła do kolejnego ataku. No tak sobie tutaj pisze, tak? No dobrze. No takie tam. Może to nie jest jakaś tam... no wiecie, wysoka jakość, ale... Ale niech jej będzie. Co my tu mamy? Racje żywnościowe, maść lecząca. Obejdźmy sobie tu jeszcze. Dzień dobry. O, tu jeszcze są te jajca, czyli więcej niż potrzeba było do zadania. No to będziemy niszczyć. Tu jakieś owady sobie fruwają. No ja nawet trochę tego expa dostajemy. Myślałem, że będzie gorzej, jak zobaczyłem te levele. Ale pomalutku, pomalutku.
Ten level w końcu kiedyś tu wpadnie pewnie. Więcej jajec. Niszczymy wszystkie. Może dostaniemy premię. Chociaż chyba czegoś takiego nie ma w tej gierce, co? A mogłoby być. Niby, wiecie, jakieś tam minimum do wykonania zadania, okej? A jak jesteście bardzo uważni i na przykład zniszczycie wszystkie jaja, które są tutaj gdzieś poukrywane za tymi drzewami i tak dalej, no to jeszcze jakaś premia. Niewielka, bo niewielka, ale by mogła być. Dodatkowe żelazne monety albo jakieś doświadczenie. Determinowałoby to graczy do takiego dokładniejszego obchodzenia. Dobra, myślę, że ten obszar całkiem nieźle obadany. O, tutaj coś jeszcze, błyszczący szmaragd. Skąd on się tam wziął? Nie wiem, dlaczego wszystko dzieje się jak we śnie. Trzymamy się dołu dalej. Kolejna farma, tak? No dobra, zobaczymy. Tutaj byłem. Przejdziemy sobie przez mostek. Splugawione pola. Dzień dobry. Masa szczypawic. A ja pamiętam, że jakieś takie gniazda były tych szczypawic, jak grałem. Coś chyba takiego było. Może będziemy mieli do czynienia z jakąś królową szczypawic, czy coś w ten deseń. Zobaczymy. Problemów z energią nie ma. No, bo umieściliśmy w hełmie ektoplazmę, czyli chodzę teraz z takim glutem na twarzy, tak? Nie wiem, jak to wygląda, no ale możemy tak to sobie uzasadnić. Znaczy nie uzasadnić. Co to za cierniowe horlory? Tutaj widzę, że nie tylko szczypawice się kręcą. Jeszcze horlory i nawet groble. Ten mały, który tutaj szedł, to chyba był od tych grobli. Tak mi się wydaje. No dobra, idziemy. A może jakieś wyższe levele tu mają? Muszę przyuważyć te istoty teraz. 45. Nie, malutkie. Malutkie levele. Tak jest. Fajczy się tutaj wszystko ładnie. Nie wiem, czy ja tutaj słusznie idę, jeżeli chodzi o takie optymalne obchodzenie, ale gnijące uprawy. Gdzieś się tu wbijam dalej. Dobra, niech na razie tak to zostanie. Mamy bohatera do załatwienia. 47 poziom. Jak na bohatera, nic wielkiego. Ale przedmiot epicki zostawił. Jakieś pieczęcie tu rzucają. To jest topór, ale taki byle jaki dla nas. Zostawiamy na sprzedaż. Idziemy dalej. Aha, coś tu jest. Elaine Cobble. No, tu więcej tego jest. Dziennik. Dzień dobry. O, nie mają żadnych questów. Co tu się dzieje? Co to za zgromadzenie? Zobaczmy. Witaj, podróżniczko. Nie mamy tu zbyt wielu gości, zwłaszcza teraz, gdy szaleją te szczypawice. Jak udało się wam tutaj przetrwać w takim wypadku? Próbujemy trzymać się z dala. Jeśli tylko coś podchodzi zbyt blisko, gasimy ogień i się chowamy. Planujemy niedługo opuścić to miejsce i sądzę, że ty też powinnaś zrobić to samo. No nie, 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 my tu mamy sprawy do załatwienia. Poza tym zaraz tu będzie bezpiecznie. A ty co tutaj nam powiesz? Jak tam podróż, nieznajoma? To niebezpieczny świat. To smutne, ale tak właśnie to wygląda. Normalnie już dawno byśmy stąd odeszli, ale nie jest bezpiecznie podróżować. Przynajmniej ta ziemia dostarcza nam wszystkiego, czego potrzebujemy, by przeżyć. Aha, to oni tu na stałe są, tak? Wygląda tak, jakby byli przejazdem, nie wiem. A tutaj mają ochroniarza, widzę. To niebezpieczne czasy, podróżniczko. Drogi nie są tak bezpieczne jak kiedyś. Normalnie zaprosiłbym cię do ogniska, ale może lepiej będzie, jak opuścisz to miejsce. Możesz mi coś powiedzieć o tej okolicy? Jeśli udasz się na północ, radziłbym uważać na farmach. Jest tam istna inwazja zmutowanych szczypawic. Ich większa liczba skupiona jest bliżej ich gniazda, tam gdzie siedzi ich królowa. O, tak czułem. Jeśli znajdziesz wielką dziurę w ziemi, radziłbym zachować ostrożność. Nie, nie, my się wpakujemy w każdą dziurę przecież. A tu Julia jest. Spokojnej drogi, nieznajoma. No dobrze, a co to za dziennik? Proszę mi go pokazać. Dziennik Lary. Znowu miałam koszmar.
Jestem w starym grobowcu, bez żadnej świecy, by rozświetlić drogę. W rogu widzę parę świecących na czerwono oczu. Podchodzi bliżej, bliżej i tuż przed tym, jak mogę rozpoznać, co tam jest w tym cieniu, to stworzenie znika. Próbuję biec, ale w każdą stronę docieram do gruzu i kamieni. Nie ma ucieczki. Odwracam się, by znowu zobaczyć te same oczy wpatrujące się we mnie. Słyszę śmiech. Śmiech dziecka. Potem wszystko płonie. Próbuję krzyczeć, ale jest to niemy krzyk. Oczy po prostu patrzą się na wprost, gdy wije się w płomieniach. To wtedy się budzę, zlana potem. Jest tak od 5 kolejnych nocy. Koszmary stają się coraz częstsze i nie jestem pewna, czy jestem w stanie to dłużej znieść. Może to nie jest rozsądne, ale chyba przyszła pora, byśmy się wynieśli z tego okropnego miejsca. A pamiętam, tu była taka istota gdzieś. Czekajcie, czekajcie, ale to... A to jakiś sekret był? Jak to było? Coś tu takiego... A tutaj gdzieś się idzie, momencik. Ja pamiętam, tutaj coś było. Chodźmy dalej. Może tutaj... Strefa detonacji? Może tam? Ludzkie... O, w ogóle jest ten portal. Portal. Dobra, do portalu to warto zawsze dosyć szybko dojść, żeby to było z głowy. A tutaj są trolle. Trolle, groble, horlory, szczypawice na tych obszarach. No a podejrzewam, że faktycznie ciężko im tutaj pracować w polu w takich warunkach. Ale spoko, my się tym wszystkim zajmiemy. Zobaczymy. Oczyścimy tę dzicz. Żebym jeszcze tylko się przyzwyczaił do tych nowych ustawień, to już będzie naprawdę super. A, tutaj taki poważniejszy bohater widzę. Nawet dwójka bohaterów. Kościany strażnik. Co tu znowu? Bierzemy esencje witalne i tak dalej. Kask. Odporność na żywioły na przebicie. Dużo zdrowia. No ale co, no my mamy bardzo fajny nasz kask. Więcej zdrowia co prawda ten daje, no ale no nie. No. Znaczy fajny pancerz ma. Budowa ciała. No nie. Tutaj jest tarcza, tego też nie chcę. A kościany strażnik to też jest tarcza epicka. Taka dla przywołańców po części. Dużo zdrowia, budowy ciała. Dobra, bierzemy na sprzedaż. Splugawione pola, tak? Dobra, tutaj byliśmy. Zwłoki znikają. Ho. Dobra, chodźmy jeszcze tutaj jednak. Znaczy, na pewno warto zaznaczyć punkt nawigacyjny. Ale dobra, obejdźmy już to sobie. O! Kolejne zapiski będą. Zaraz zobaczymy. Tutaj wszystko ładnie wysadzimy w powietrze. Dużo zombiaków. Czyli groble, trolle, horlory, szczypawice nie umarli. Co jeszcze tutaj będzie? Zapiski Waltera. Może spotkamy Waltera. Może jest nieumarłym. Nic tu... O, i eterialni będą, bo widzę już takie eterialne połyski jakieś. Zapiski Waltera. Widzę dym unoszący się z majątku Everbrooka. Kimkolwiek są, prawie tu dotarli. Zabarykadowałem drzwi i okna najlepiej jak potrafiłem. Wszystko co pozostało to czekać, aż do nas przyjdą. Żona nalegała, byśmy porzucili farmę i udali się do gospodarstw, ale niech mnie diabli, jeśli pozwolę tym zielonookim dziwolągom wykopać nas z naszej ziemi. Nasza rodzina nie trudziła się na tej farmie przez pokolenia, by teraz po prostu ją porzucić przy pierwszych zwiastunach kłopotów. Ci tchórze w gospodarstwach mogą zostawić swe plony do zgnicia. Kiedy cała ta rozruba się skończy, ja będę tu ciągle przygotowany do żniw, a oni wyjdą na dorniów. No nie wiem, no jako fajna tarcza, patrzcie, taką jakby, nie wiem, demoniczną twarz, czachę jakąś przypomina, coś takiego fajne. Podobają mi się takie typy przedmiotów. O, a tu może to on tu leżał. Ostatnia wola Martosa Everbrooka, dafuk. Zadanie zaktualizowane. Ukryte bogactwa. Poszukaj ukrytego skarbu. O, będą namiary na ukryty skarb. Zobaczmy. A to jest takie... Okej, takie inne.
Tutaj zapisana została ostatnia wola i zarządzenie umierającego Martosa Antonego Everbrooka II. Dla mojej córki, najdroższej Lizy, zostawiam gospodarstwo i przyległe do niego sady. Niech ziemia, która obdarowywała od wieków zbiorami naszą rodzinę, nadal dostarcza je tobie i twoim dzieciom. A teraz do moich upartych synów, Elderika i Antoniego, którzy wypełnili moje ostatnie lata życia niekończącymi się sporami o to, komu przypadnie moja fortuna. Wam nie zostawiam nic, oprócz tych słów. No tu się nieźle kłócili, tak? Kazałem parobkom zakopać złoto gdzieś na ziemiach Everbrooków. Teraz macie dwie opcje. Ruszyć do przodu ze swoimi żałosnymi żywotami i rozpocząć od nowa poprzez ciężką pracę, dokładnie tak jak wasz wielki dziadek robił przed wami, albo zmarnować młodość w poszukiwaniu czegoś, na co nie zasługujecie. Ufam, że podejmiecie właściwą decyzję. Wzdłuż dolnej krawędzi są ledwo dostrzegalne notatki innym stylem pisma. Na wzniesieniach w górę drogi od Thornsberych. Weź ładunki wybuchowe. A, dobra. Czyli mamy zadanko, tak? Będziemy musieli skorb znaleźć. To jest tutaj gdzieś jako takie ten... Mamy zwrócić pamiętnik, poszukać ukrytego skarbu. Mamy to zaznaczone, to nie zapomnijmy. Dobrze. No dobra, będziemy dokładnie obchodzić. Jeżeli po bardzo dokładnych obejściach nie znajdziemy żadnego skarbu, to wtedy jeszcze dokładniej sobie obejdziemy to wszystko. Mamy namiary tam od tego Thornsberych, coś tam. No ale jeżeli ładunki wybuchowe będą potrzebne, no to powinno być jakoś zaznaczone chyba, nie wiem. Zobaczymy. Na pewno znajdziemy skarb, prędzej czy później. Nie ten klawisz, kurde, muszę się odzwyczaić. Znaczy klawisz, no przycisk myszki. Prawy tutaj, zwykłe szczypawice. Cyk. Wszystko się fajczy. Nie, ty się jeszcze nie sfajczyłeś. Łaś. O, kapliczka będzie! Aha. Dzień dobry, Eter. Czyli jeszcze raz, ćwiczymy pamięć. Jakie typy istot? Groble, trole, horlory, szczypawice, nieumarli, eterialni. Dobra, to nie zadaje obrażeń. Gnijące uprawy. Ciekawe czemu. Pewnie dlatego, że ten eter tu jest. Nie, po prostu dlatego, że zostawili te uprawy i ich nie zbierali. Pusto. Strachno wróble. Walnął mnie i został ogłuszony. Widzicie, jakie mamy fajne zdolności? Dobrze jest. O, eter. Dobra, szczelina przy splugawionych polach. To jest tutaj. No i dobrze, damy radę tu coś przerzucić. Okej, coś tu przyszło. A nie, tam było jakieś, wiecie co, wrócimy się. Tam jakaś istota taka była, ja już pamiętam. Ja bym to od razu załatwił. Tylko muszę się tutaj wrócić teraz, ale spokojnie. O, tutaj coś striggerowałem, widzę. I tak bym musiał się tu w końcu wrócić, bo to jakoś się górą idzie. Ja to zaraz załatwię. O, i później się wrócimy tym punktem nawigacyjnym. Będzie dobrze. Nie będziemy tego rozbijać na dwa odcinki, skoro już spotkaliśmy tych rolników, czy kto tutaj jest. I były zapiski o jakiejś takiej tajemniczej postaci w ciemnościach, tam, że jej się to śniło. To od razu zrobimy ten wątek. Chodźmy tutaj. A gdzieś tu będzie. Drangul. O, może tu coś schowane? Tak, tu jest... Tu jest strefa detonacji. Ładunków wybuchowych mamy dużo, także spokojnie. Zobaczmy. Wygląda na to, że wejście do tej jaskini zawaliło się. Możesz je oczyścić przy użyciu materiałów wybuchowych. Ile? Ile? Jedna laska dynamitu tylko. Okej. No i tu jest wejście do jaskini. Wchodzimy. Okej. Jaskinia, rozdarta krypta, taka zawalona. A, tutaj ktoś jest. Kalista, dzień dobry.
Dzień dobry. Zniszczę pani dzbany. Co pani na to? No tutaj coś zawalone. Gdzieś kiedyś można było dalej przejść. Teraz nie można. Więcej dzbanów. Kalista. Proszę, pomóż mi. Tak, bardzo się boję. Mała dziewczynka, całkowicie sama właśnie tutaj? Kalista nagle spogląda poważnie. Nie jestem małą dziewczynką. Mam już prawie, o, tyle lat. Kalista wystawia wszystkie palce u rąk. Mama tak mówi. Jak to się stało, że tu utknęłaś? Wyszłam pobawić się sama, czego zabrania mi mama. Chciałam zobaczyć, co jest w tej grocie, ale wejście się zawaliło. Proszę, chcę tylko iść do domu, do mojej mamy i tatusia. Oni mieszkają w obozie, niedaleko. No i teraz możemy ją wypuścić, ale to nie. To jest właśnie taka istota dosyć złowroga. Wydaje mi się dziwne, że przetrwałaś tu sama. Wydaje mi się dziwne, że jesteś taka podejrzliwa. Twój brak zaufania musi być odbiciem twojego słabego charakteru. No już tak nie mówi jak mała dziewczynka, nie? Twoje serce jest takie puste, że nie pomożesz zagubionemu dziecku odnaleźć drogi do domu? Proszę, pomóż mi. Dlaczego nikt nie przychodzi cię szukać? Ja nie wiem. Czy to ważne? Może nie mogli znaleźć tego miejsca pod skałami? Straszysz mnie tymi wszystkimi pytaniami. Chcę tylko wydostać się z tego więzienia. Coś tu jest nie tak. Ogniki pojawiają się w oczach Kalisty. Zabierz mnie z tego miejsca. Natychmiast. Jesteś kłamcą, demonie. Atakuj. Dobra. No i właśnie. Tylko sytuacja, nie? Czyli nawiązanie do tych zapisków, które znaleźliśmy wcześniej, do tych snów, tam tak, właśnie te czerwone ogniki w oczach. Też tam była o tym mowa. No nie jest to jakiś super potężny demon, ale jednak demon. Balognat, ogień piekielny. Sobie go tutaj rozpracujemy, taki bosior. Swajczy się sam, czy mam pomóc? Swajczył się. Zadanie ukończone. Uwięziona i samotna. 9000 punktów doświadczenia. Reputacja we frakcji wędrowcy. Przeraźliwy płomień, poziom drugi. To wiecie, to ten nasz nowy skill. Podpięty pod oślepienie tutaj. Poza tym krew Chtona dostaliśmy. No i bardzo fajnie. Bo krew Chtona to jest ta fiolka, dzięki której możemy wytwarzać kościane klucze. Więc no, fajnie jest to mieć, nie? Jakby co. No. No i tutaj rozpracowaliśmy takiego cwanego demona, który kiedyś pewnie dawno temu został uwięziony w tej krypcie. Zawalili to przejście. Odblokowaliśmy to. No i się z nim uporaliśmy, nie? Nie wiem, czy oni tutaj coś będą mówić o tym. A to pójdziemy do nich od tej strony, jak będziemy tutaj bliżej. A nie, tu blisko jest, dobra. To zobaczymy od razu. Czy oni coś w tej sprawie powiedzą? O, tu jeszcze pieniek po drodze się znalazł. Nie, oni nic o tym nie wiedzieli. Tylko te zapiski jakoś się tutaj znalazły. Po prostu ktoś miał sen. Jak tutaj blisko przebywali, to ten demon może próbował jakoś, wiecie, wpłynąć na nich. Ciężko mi powiedzieć. Dobra, wrócimy sobie punktem nawigacyjnym. Obejdziemy to sobie tu jeszcze dalej. No, będę się trzymał lewej strony. Jakoś tak od tego miejsca. Zobaczymy. Dobra, ostrożnie. Znowu eter. Nie obniżam im odporności. Nie ma takiej potrzeby z tego, co widzę. Chyba, że spotkamy bohatera albo bossa. Chociaż bossa tutaj to chyba nie... Tutaj możemy rzucić oślepienie, bo wyglądają na poważniejszych przeciwników. Nie są tacy poważni. Strach na wróble też nie wygląda na groźnego przeciwnika. No poziomu to ja chyba dzisiaj nie zdobędę. Za niskie levele tu mają ci przeciwnicy. No, zwykłe strzały też byśmy mogli ich rozpracowywać. Strachy na wróble. A tu jeszcze jakiś.
Tu gdzieś są ukryte przejścia w tych murkach. O, o, coś tutaj, patrzcie, patrzcie. Jak wspomniałem i od razu znalazłem. Ukryte szczątki, kamień. No, dużo złota nawet wpadło. Chwilka jeszcze tutaj, może gdzieś coś. Jest plecak. Jest plecak. No, okrutna laska. Co to za laska? Dużo obrażeń od ognia, od podpalenia, ale my mamy fajne. A tutaj są naramienniki. My też mamy na pewno lepszy amulet. Witalność, odporność, słaby. No, ale trochę złota zawsze wpadło. I o to chodzi. Mamy już te 300 tysięcy? 293 tysiące mamy. Pomalutku się zbliżamy do 300 tysięcy. Więcej szczypawic. Okay. O, tutaj damy radę jakoś przez ścianę. Dobra, później tam zajdę. A, wyszło to jakoś tu. Dobra. Nie, to skoro to wyszło, to ja tu wejdę, od razu zobaczę. O, na przykład tę skrzyneczkę sobie weźmiemy. Bo to już by było odkryte na mapce i może... Może bym się tu nie wrócił. Ale kapliczka będzie. To jeszcze... A, no i skoro nowa kapliczka, to muszę wam powiedzieć, jakie są plany odnośnie konstelacji, tak? A to spokojnie, to jak tę kapliczkę rozpracujemy, będziemy brali punkcik. O, jeszcze bohater tu siedzi, no to zarzucimy oślepieniami, zmniejszaczami do resów. No, sfajczy się sam, sfajczy się. No i pięknie, zaraz zobaczymy, co tam w tej stodole słychać. Dużo eteru tam na pewno jest. Dlaczego? Dlaczemu? Dlaczego się pojawił ten eter akurat tam w stodole? O, to jest pytanie. Splugawione pola cały czas. Okej. Insekty. Insekty pewnie wysysają staminę, co? Czy nie wiem w sumie. W Diablo wysysały staminę, między innymi. Tutaj chyba nie. Tutaj takie obrażenia od witalności pewnie zadają. Jak to często bywa w przypadku takich właśnie much różnych fruwających w tej grze. I tu ładną masakrę zrobiliśmy. Do kapliczki zaraz podejdziemy. Spokojnie, tylko chcę tutaj to zapętlić ładnie. Wróciliśmy... tutaj, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym. O, coś się zatrzymało na chwilkę. I... tu wszystko w porządku. Dobra, obejdźmy to. No, tutaj coś połyskiwało, dobrze. No i kolejne szczypawice. I jeszcze jedna. I jeszcze dwie. Czyli ja też pracuję w polu, jakby nie patrzeć w tym momencie. Może nie jako jakiś przykładny rolnik, ale... ale jednak. Zbieramy żniwa wśród szczypawic. Dobra, tutaj będziemy mieli kapliczkę. Zobaczmy. Chcą poświęcenia mutującej posoki. Mutujących posok mamy 58. Niech będzie. Sulownica. To kiedyś też mieliśmy, nie? Takie do walki z eterialnymi to będzie. Jednoręczny topór. Koktajl z Blackwater. No ale no nie. Sulownica. Tak jest. Przeciwko eterialnym i spaczonym eterem. Zwiększone obrażenia. Broń dystansowa. Bierzemy na sprzedaż. No i jeżeli chodzi o...
te gwiazdki nasze za chwilkę, tylko jeszcze, o, tu jest jakaś skrzynka, to sobie wezmę. Tam widzę, jeszcze jedna skrzynka będzie. Tutaj coś jest. Monety, płyty z odzysku. Dużo eteru. Przejdę się jeszcze przez tę smugę cienia na mapie. A, tam beczki są, chwila. Aha, bo mnie tam nie było też, a widzicie. A nie, byłem, ale ominąłem beczkę. Znowu coś się zatrzymało, niedobrze. Może coś się aktualizuje. No, tutaj coś połyskuje. Ten skarb trzeba będzie znaleźć. No, dzień dobry. Ten się tu fajczy, karabin. No coś tak dużo tych karabinów dla arkanisty wypada. Przez te ostatnie odcinki, które nagrywam. O, dobra, splugawiony podpalacz znowu się trafił. No ale my mamy lepszy, nie? My mamy te obrażenia od ognia procentowe, wysokie te od podpalenia. Tu niby więcej zdrowia, no ale to... No nie, no nie. Wszystko tutaj na pewno? Na pewno. No dobra. Jeżeli chodzi o gwiazdki. Znaczy tak, teraz jest taki plan. Albo dążymy do Rydwanu Śmierci. Jeżeli byłyby problemy z defensywą, no to wtedy Rydwan Śmierci. Jeżeli problemów z defensywą by nie było, to myślę, że śmiało możemy dążyć do Mędrca. Do tej takiej zdolności ofensywnej jego tutaj. Moglibyśmy to sobie podpiąć pod jakiegoś naszego skilla. A mówię, a jeżeli byłyby problemy z defensywą, no to wtedy ze względu na zdolność defensywną Rydwanu. Ale niezależnie od tego, czy byśmy mieli wziąć Rydwan, czy też czy mielibyśmy wziąć Mędrca, to sprawę wymaganych połączeń załatwi nam dosyć sympatyczna konstelacja bojowego ropucha tutaj. Zobaczcie, bonus pełnej konstelacji dostaniemy 3 fioletowe i 3 zielone. 3 fioletowe i 3 zielone. Do Rydwanu brakuje nam właśnie 2 fioletowych, czyli bojowy ropuch by załatwił tę sprawę. A do Mędrca brakuje jednego zielonego, nie? Czyli ropucha załatwi sprawę zarówno w przypadku jednej, jak i drugiej konstelacji. Sam bojowy ropuch jest dosyć dobry. Myślę, że śmiało możemy sobie w niego te punkciki dawać. Od razu wam nie pokazuję wszystkich tych punkcików, jakie tam są. Pomalutku będziemy sobie to odkrywać. Ropucha symbolizuje nieporządek, jest ulubionym symbolem wiedźm i czarnoksiężników. Na początek odporność na obrażenia od witalności i będziemy tutaj sobie właśnie więcej tych punktów w te konstelacje dawać, nie? Czy myślę, że z przeżywalnością w trybie hardkorowym to może złe określenie. Ogólnie z defensywą myślę, że będzie w porządku, także raczej pewnie będziemy szli w tego Mędrca. A później może w ten Rydwan. Ale Mędrzec, Rydwan to już zawierają więcej gwiazd, także za szybko tego nie wymaksujemy. Zobaczymy. Dużo w ogóle tych konstelacji wszystkich tutaj wszędzie. Okej, znaczy tak, może wróćmy sobie do gospodarstw, skoro mamy tutaj tak ładnie zaznaczony ten punkt nawigacyjny, możemy tam gdzieś dalej w przyszłości sobie iść, to może tutaj za chwilkę zakończymy odcinek, tylko nie wiem, jeszcze ten skarb może bym znalazł, jak on tam miał być? Ta farma Townsberry, tak, gdzieś tam w pobliżu, zaraz zobaczymy opis tego questa, możemy oddać 2 zadanka. Douglas Sullivan, Old Barrow, to ten od szczypawic chyba, nie? Są jakieś postępy w sprawie szczypawic? Oczyściłam te pola, tak jak prosiłeś.
Żelazne monety, reputacja. Nie, tutaj żadnej sakiewki nie mamy, widzę. To wielka ulga słyszeć takie wieści, no i zobaczyć, że wracasz w całości. Szczypawic nie można lekceważyć, zwłaszcza w takiej liczbie. Porozmawiam z kapitan Sommer na temat wysłania kilku strażników razem z rolnikami. Będziemy mieli te pola przygotowane w krótkim czasie. W międzyczasie miałem nadzieję obarczyć cię dużo poważniejszym zadaniem. O co chodzi tym razem? Ule roju szczypawic podlegają cyklowi natury. Mniej więcej co każde 7 lat wykluwa się nowa królowa, co znacznie przyspiesza zwiększające się ich liczby na polach. W przeszłości zabijaliśmy ich królową, póki jeszcze była młoda. Niestety po nadejściu ponurego świtu szczypawice mogły swobodnie się rozmnażać i teraz ich matka osiągnęła tak gigantyczne rozmiary, że wydaje na świat każdego dnia tuziny szczypawic. Ona musi zostać zabita, w przeciwnym wypadku szczypawicom skończy się jedzenie i wezmą siłą gospodarstwa. Królowa roju szczypawic jest bezustannie ochraniana przez dwóch wielkich wezyrów roju, więc najpierw będziesz musiała zdobyć ich gruczoły feromonów, by w ogóle móc dostać się do jej komnaty. Wiemy, że królewski ul znajduje się gdzieś w gnijących uprawach na zachód od gospodarstw. Patrząc na sposób, w jaki rozprawiłaś się ze szczypawicami na polach, uwierzyłem w twoje zdolności. Czy zatem pomożesz nam zatrzymać cykl reprodukcyjny szczypawic? Chętnie zbiorę do kupy trochę żelaznych monet, jakie mamy, jeśli tylko się z tym uporasz. Zabiję królową roju szczypawic. Nie ma sprawy. Dobra, mamy nowe zadanie. Królowa roju. Dobra, dobra. Tutaj możemy posprzedawać. Co to jest? Olej pochłaniacza żyć. Olej pochłaniacza życi. Odrażająca toksyna wykorzystywana do wysysania życia z wybranego celu. No, to nie dla nas, sprzedajemy to. To w związku z tym dziennikiem jeszcze, tak? Coś będzie, który znaleźliśmy. Zaraz zobaczymy. Dejla, tak, to ona. Jak tu się do niej wchodzi? Dziękuję za oczyszczenie naszej farmy. To najlepsze wiadomości, jakie usłyszałam od tygodni. Znalazłam twój pamiętnik. O losie, mam nadzieję, że go nie czytałaś. Nieładnie wściubiać swój nos w prywatne notatki panienki. Dziękuję ci. Zgubiłam go, gdy uciekaliśmy z farmy. Sądziłam, że do tej pory rozszarpały go te zmutowane szczypawice. Zapewniam cię, że nie przeczytałam nawet słowa. Dobra. 5000 punktów doświadczenia, reputacja we frakcji gospodarstwa. Dziękuję za zwrócenie mojego pamiętnika. Może to głupie, ale pisanie pomaga mi się zrelaksować, nawet teraz, kiedy świat jest jaki jest. A tu ta córeczka jej, czy co? Witaj, mama mi o tobie opowiadała. Mówiła, że lubisz wsadzać nos w nie swoje książki. Ej, to nieprawda. Ja jej powiedziałem, że nic nie czytałam. Znalazłam ją i przyniosłam twojej mamie. O, to bardzo miło z twojej strony. Mama pisze w niej cały czas. Trzymaj się, dzieciaku. Dobra. A co z tym skarbem? Chwila, bo ja teraz nie wiem za bardzo. Zaraz coś pomyślimy jeszcze. Może w tym odcinku. Żadnej gwiazdki nie ma. Procek nie będzie prowadzony za rączkę, tak? Ukryte bogactwa. Dobrze, zobaczmy sobie tutaj, co oni w ogóle o tym piszą. Ukryte bogactwa. Udało ci się znaleźć stary testament opisujący lokalizację skarbu zakopanego gdzieś na wzgórzach na zachód od gospodarstw. Niektóre z notatek na dole wskazują na konieczność zdobycia materiałów wybuchowych, by dostać się do skarbu. To wydaje się godne dalszego zbadania. Aha, no tutaj za bardzo nie ma. Tam coś tam było z tą farmą Thornsberry, że od niej trzeba odchodzić. My tutaj przez nią przechodziliśmy, ale tu nigdzie nie trzeba było mieć materiałów wybuchowych. Tu jest ta farma Thornsberry, ale... nie wiem, może gdzieś tam to później będzie? Nie wiem, może gdzieś tam na końcu farma Thornsberry. Ale tam, gdzie mamy używać materiałów wybuchowych... No, tu jest już inna farma. Tu jest ta farma Ellsworth. Czyli to gdzieś tu niby.
materiały wybuchowe potrzebne. Ale to tak, jakbym miał wyjść gdzieś daleko poza mapę, może nie, to są po prostu gospodarstwa. Wyjść gdzieś daleko poza mapę i wtedy użyć tych materiałów wybuchowych, tam gdzie na razie nawet nie widać tego znacznika. No tu nigdzie nie wyjdę, to jest ta farma właśnie. Ciekawe. Nie pamiętam tego. Pewnie znalazłem ten skarb, jak grałem, ale... Ale w tej chwili nie wiem za bardzo. To są już splugawione pola, ale to może właśnie od tej farmy trzeba iść? Nie wiem. Na razie zostawimy to w spokoju. W każdym razie tu jest ta farma Thornsberry, a po drugiej stronie już jest ta inna, nie? Jest ta inna. No nic tutaj na razie takiego nie widzę. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy później jeszcze. No dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Mamy postępy. W następnym odcinku pewnie będziemy walczyć z królową roju. I będziemy musieli wcześniej feromony pozyskać, tak? Żadnych przedmiotów balansujących nowych nie zdobyłem. Takie niskie poziomy tych istot tutaj były. Ale mniej więcej określiłem się, jeżeli chodzi o konstelacje, jak ja teraz planuję to tam robić. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie.